dłuższą przerwą wakacyjną, zobaczę w jakiej formie i czy w ogóle będą webinary robione po wakacjach. Będzie mi bardzo miło, jeśli na adres mailowy kontakt@adamgrzesik.pl przyślecie ewentualne tematy tego, o czym byśmy chcieli sobie porozmawiać. Poproszę osoby, które są teraz na webinarze, żebyście mi napisali plusika, jeśli jest wszystko w porządku, z wizją, z dźwiękiem i po prostu startujemy. Dzięki Arku, superancko. Dzisiejszy temat dotyczy tego, jak skalować firmę, czyli krótko mówiąc, jak zarabiać dużo więcej pieniędzy, wykonując te rzeczy, które robimy. No bo czym jest skalowanie biznesu? Moja definicja takiego skalowania biznesu to po prostu zwiększenie skali działalności. Co mam na myśli, jeśli chodzi o skalę? No generalnie o zdecydowane, większe niż takie organiczne, zwiększenie przychodów i zysków z wykorzystaniem takiej działalności operacyjnej, czyli tego, co robimy na co dzień, czyli kupujemy, sprzedajemy, wytwarzamy jakieś produkty albo realizujemy jakieś usługi. Chodzi o to, aby nie zwiększać kosztów stałych i o tym będę dzisiaj z Wami rozmawiał. Przypomnę tylko, że w przyszłym tygodniu będzie po raz ostatni się odbywała Szkoła Biznesu w tym roku. Następna edycja będzie dopiero w styczniu, dlatego jeśli ktoś z Was chciałby się bardzo dobrze przygotować do drugiej połowy roku, a myślę, że tych zmian będzie dużo na rynku, to warto wejść na stronę szkoła-biznesu.com i zainteresować się tą edycją. Natomiast również w przyszłym tygodniu będzie budżet firmowy. Więc krótkie ogłoszenie parafialne, weekend, sobota i niedziela, kiedy Twoja konkurencja jest na grillu, Ty możesz przygotować sobie w pełni i całkowicie bardzo dobrze budżet firmowy. Bilet na takie dwudniowe warsztaty jest w cenie 2470 netto, w tej cenie poza warsztatami takimi, kiedy pracujemy na żywo, na sali szkoleniowej. Do tego jest również wersja online'owa i cykliczne webinary. Natomiast na dzień dzisiejszy, do końca dzisiejszego dnia przygotowałem, mam nadzieję, że bardzo soczystą promocję. Osoby, które zakupią bilet i spotkam się z nimi za tydzień, znaczy w przyszłym tygodniu, tak, 19-20 czerwca, na budżecie otrzymają 1,5-godzinną konsultację w prezencie, więc bez żadnej dopłaty w tej cenie takiego biletu. I wersja online'owa, i dwa dni bardzo praktycznych warsztatów w małej grupie, dostęp do webinarów, no i jeszcze praca jeden na jeden. Tyle ogłoszeń parafialnych. Wiecie już, moi drodzy, o co chodzi w skalowaniu biznesu. No i niestety, jeśli mówimy o skalowaniu biznesu, to nieodzowny jest budżet. Teraz dzisiaj skończyłem 5-dniowy kurs, który prowadziłem z grupą przedsiębiorców i oni powiedzieli wprost, niestety matematyka musi być po naszej stronie, możemy nie lubić budżetu, ale musimy się tego nauczyć. Więc te rzeczy, o których będę tutaj mówił, one będą też poparte cyframi. Jeśli ktoś czegoś nie liczy lub liczy w sposób niewłaściwy, no to trudno będzie skalować firmę. Dlaczego? Dlatego, że to właśnie w budżecie widzimy wiele dodatkowych rzeczy. Moim celem tego, mam nadzieję, że krótkiego spotkania, przynajmniej takiego nagrywanego krótkiego, bo jeśli pojawią się tutaj pytania, mamy ponad 20 osób na tym webinarze, przedsiębiorców, to oczywiście zostanę z Wami, dopóki się krew z nosa nie poleje i będę na te pytania odpowiadał. Ale większość osób, z którymi rozmawiałem, przygotowując się do dzisiejszego webinaru, twierdziła, że pod pojęciem skalowania biznesu mają w swojej głowie taki pomysł na to, żeby tworzyć albo sieć franczyzową, albo żeby otwierać kolejne oddziały. O tym, kiedy, dlaczego, czy to ma sens, będziemy rozmawiać pod sam koniec, bo to mam zwiększenie skali w punkcie numer 6, ale wcześniej chciałbym z Wami porozmawiać o tym, co zrobić, kiedy masz firmę handlową, czy możesz zwiększyć skalę, dodając do tego usługi? Jeśli masz firmę usługową, czy możesz do tego dołożyć produkty? Czy możesz dołożyć produkty wirtualne? Czy możesz skorzystać z poleceń? Czy możesz w końcu pozmieniać troszeczkę ofertę handlową lub czy możesz pozatrudniać pracowników? Ten webinar, który przygotowałem, będzie poparty moimi przykładami, ponieważ skalowanie biznesu od około 6 lat jest moim takim konikiem, no i oczywiście pomysłem na ponadprzeciętne zyski. Mniej więcej pokażę Wam też, do czego udało mi się dojść, stosując tą filozofię. Podczas tego webinaru niestety nie będę wchodził w bardzo duże szczegóły, ponieważ mamy tutaj różnych oglądaczy, natomiast moim celem podczas tego krótkiego nagrania jest to, żeby Was zainspirować, żebyście zaczęli myśleć nie tylko o tym, jak obudzić się rano i ciężko się napracować, bo wtedy nasza praca ma sens i mamy takie pojęcie, znaczy pomysł na to, że no, jesteśmy warci tych pieniędzy, ale co zrobić,
aby pracować troszeczkę mądrzej, troszeczkę koncepcyjnie, no i to oczywiście od pytań osób, które będą zadawały je w komentarzach tutaj na czacie, którego na Facebooku niestety nie widać, dlatego wejdź na webinary dla przedsiębiorców i dołącz do nas, będzie zależała tak naprawdę w dużej mierze jakość naszego webinaru. Pierwszy element, na który warto byłoby sobie zwrócić uwagę, to dodanie produktów do usług. Ja często podaję moje przykłady salonu kosmetycznego. Dlaczego? Dlatego, że w usługach takich jak salon kosmetyczny to są bardzo podobne usługi, jak ktoś ma usługi elektryczne, ktoś ma warsztat samochodowy, ktoś jest barberem, ktoś jest stylistką, ktoś jest fryzjerką, kosmetyczką, masażystką, ktoś ma usługi rehabilitacyjne, czyli wykonuje swoją pracę. Oczywiście w usługach zawsze takim miernikiem będzie wykonana jakość. No i w usługach, kiedy liczymy tutaj te różne zyski i tak dalej, będziemy zwracać uwagę na czas, który zużywamy. I teraz większość ludzi, większość firm wie, usługowych, wiedzą, zdają sobie sprawę, że no, do usług warto byłoby dołożyć produkty, ale czy to jest sens, czy można by było coś na tym zarobić, czy ja w ogóle to sprzedam, czy tego nie sprzedam. Efekt jest taki, że firmy usługowe bardzo często mają swoje produkty na zasadzie takiej: mam to w ofercie, ale przypadkiem, żeby nikt się o tym nie dowiedział. Ewentualnie, jak ktoś się mnie o coś zapyta i mi to wyszarpie, to mogę mu to zamówić. Czyli, drogi kliencie, jak kupisz, albo jak będziesz chciał u mnie kupić, to ja może tobie coś dosprzedam. To nie ma zbyt wielkiego sensu, przyznam się. Natomiast to, co trzeba mieć, to po prostu trzeba wysupłać te kilkaset, kilka tysięcy lub kilkadziesiąt tysięcy złotych i zatowarować się. Chodzi o to, żeby klient do ciebie, który przyjdzie do ciebie, żeby zobaczył, że ty te produkty sprzedajesz. Przychodzę do barbera, mam pełną gablotę tych produktów, no i dobrze byłoby, gdyby ktoś się odezwał, kiedy wychodzę od tego barbera, żeby mi zaproponował albo zadał pytanie: Adamie, czy nie skończył się tobie olejek? Tak jak tankujemy na Orlenie, idziemy zapłacić za paliwo, a tutaj mamy magiczne pytanie: czy ma pan ochotę na świeżo parzoną kawę? Więc dwie rzeczy, które powinny mieć miejsce, kiedy chcesz zeskalować biznes, czyli zwiększyć zyski, wykorzystując swój potencjał. Moi drodzy, po pierwsze, musisz mieć fizyczne produkty, które będą wyeksponowane, będą na nich umieszczone ceny, a po drugie, jeśli widzisz gościa i uważasz, że jemu przy okazji przydałby się ten produkt, no to dobrze byłoby, gdybyś mu to zaproponował. Jeśli idę na masaż, na rehabilitację i osoba, która mi masuje, mówi: Adam, masz pospinane prostowniki grzbietu, to aż się prosi, żeby mi dorzuciła na przykład roller, piłkę do rolowania, a być może jakieś swoje wideo płatne, nie obrażę się, na którym, lub kogoś innego oczywiście wideo, na którym pokaże mi, gdzie mogę sobie sam w domu przy okazji, oczywiście chodząc dalej na rehabilitację, z tego skorzystać. Mój przykład jest taki, to są wyniki z maja. Przy usługach, czyli wykonywanie usług przy obrocie 150 tysięcy złotych, marża wyniosła 136 tysięcy złotych. Ta różnica między sprzedażą a marżą, czyli zyskiem, to jest zużycie produktów, materiałów. Oczywiście z tego wszystkiego należy zapłacić jeszcze pensje pracownicze, no i utrzymać cały obiekt. Więc mógłbym mieć tylko i wyłącznie 136 zł, ale przy okazji, proponując przy kasie, proponując podczas zabiegów po prostu kosmetyki, sprzedaliśmy towarów, dziewczyny sprzedały, moje pracownice, za 35 tysięcy złotych, co przełożyło się na 13 tysięcy złotych marży, więc pracujemy na około 30%. I teraz są firmy, które usługowe, które będą miały podobny obrót, 150 tysięcy złotych, koszty zużycia materiałów bardzo podobne, takie jak tutaj 136, nagle się okaże, że 66 tysięcy będą musiały wydać na wynagrodzenia, 30 tysięcy będą musiały wydać na administrację, czynsze, energię, różne opłaty, 10 tysięcy będą musiały wydać na przykład na jakieś leasingi i tak dalej, 5 tysięcy wydadzą na spłaty kredytów, no i zostanie im na końcu, ja już teraz nie liczyłem, może wy tam słuchając mnie policzyliście, zostanie im jakieś 15 czy 20 tysięcy złotych. Gdyby przy okazji mieli produkty,
towary, to tak naprawdę marża z tych towarów jest czystą marżą, czyli nie zabiera nam czasu, możemy to sprzedać dodatkowo. Moje pracownice mają to identyczną premię za produkty i za usługi. I teraz jeśli dziewczyna wykonuje zabieg przez godzinę czasu i kasuje klienta na poziomie 200 zł, to ona otrzyma identyczną premię, jak sprzedając mu kosmetyk, uwaga, za drugie 200 zł. Przy czym zabieg będzie zajmie jej godzinę i musi się fizycznie napracować, namęczyć, a tutaj wystarczy klientowi po prostu go do tego zachęcić. Więc zadam, albo zostawię cię z pytaniem, czy mógłbyś dołączyć do swojej oferty, zacznij od 5-10 produktów, ale mniej je na stanie i co ważniejsze, zaproponuj je klientom. Ok? Drugi element, tutaj przy okazji to, co możesz zrobić jeszcze, kiedy masz firmę usługową, to jeśli korzystasz z różnych materiałów, czyli tak zwaną masz powiedzmy linię profesjonal, to może warto byłoby, jeśli już wprowadzisz te produkty do swojej oferty, warto byłoby założyć sklep internetowy. Założenie sklepu internetowego to jest koszt powiedzmy taki od 8 tysięcy, oczywiście sky is the limit, bo jak sobie ktoś będzie robił na Magento, to zapłaci 200 tysięcy, ale powiedzmy platforma Shopper, Shoplo, Presto, czyli kupujesz gotową platformę, tak jak kupuje się WordPressa, za abonament na platformę zapłacisz około 1200 zł, za szablon zapłacisz do 1000 zł, czyli mamy powiedzmy około 2000 zł i agencji za to, że poustawia ci, napisze ci wszystkie regulaminy do sklepu, podepnie płatności i tak dalej, czyli agencji marketingowej wydasz od 3 do 5 tysięcy zł za ustawienie. Więc taki sklep między 5 a 10 tysięcy zł mógłby cię kosztować. Moja sugestia jest taka, żeby nie robić sklepów raczej na WordPressie, raczej na swojej stronie, tylko żeby zrobić osobne do dedykowanej platformie, bo skoro i tak masz kogoś na recepcji, asystentkę, kogoś w biurze, to ta osoba łącznie z osobami, które wykonują u ciebie usługi, może od razu, mając jakiś malutki magazynek, no i oczywiście wystawkę, sprzedawać produkty twoim klientom. Jeśli są zamówienia internetowe, to przy okazji podłączasz sobie na przykład furgonetkę, jeśli chodzi o przesyłki. Tutaj z automatu wpada zamówienie, ta sama osoba, czyli nie zwiększasz kosztów, tylko dajesz tym ludziom pracę, pakuje rzecz do wysyłki i po prostu wysyła. Dodatkowa rzecz, czyli skalowanie polega na tym, żeby wykorzystać ludzi, którzy i tak już pracują, miejsce, w którym świadczysz usługi, jakieś magazynki, nie wiem, kawałek garażu czy coś, na to, żeby te rzeczy mieć. Jeśli z jakiegoś względu nie będziesz chciał otworzyć swojego sklepu internetowego, zajrzyj na Allegro. Przygotowując się też do tego tutaj webinaru, wszedłem od zera, wrzuciłem jedną, mam dwie wiodące firmy w sklepie, tu jest sklep kobiece kosmetyki, już wam tutaj wklejam link, żebyście mogli sobie też zajrzeć i zobaczyć, jak ten sklep u mnie wygląda. kobiece-kosmetyki.pl i ten sklep generuje mi około 12 do 20 tysięcy złotych obrotu miesięcznie. Sprzedaję tam dwóch producentów, dwie firmy. Jedną z tych firm, takiego, którego się mi troszeczkę mniej sprzedaje, sprzedaż miesięczna wynosiła około 4 tysięcy złotych na sklepie internetowym, podłączyłem do platformy Allegro. Tak jak tutaj widzicie, to jest okres maja, ponieważ szykowałem się do dzisiejszego webinaru, więc macie rzeczywiste obroty. Ten obrót tutaj na Allegro kosztował mnie 200 zł prowizji. Oczywiście, Allegro jest marketplace'em, jest rynkiem, czyli ładuje hajs w marketing, żeby ściągnąć klientów, ale nie musisz mieć swojego sklepu, nie musisz wydawać 5, 8, 10 tysięcy złotych, możesz założyć sobie konto na Allegro, założenie kosztuje 0 zł, od wystawienia, od sprzedaży zapłacisz jakieś tam sobie prowizje. Ta sprzedaż w ciągu 4 tygodni, czyli w miesiącu maju, była porównywalna ze sprzedażą, którą osiągnąłem w swoim sklepie, czyli łącznie 5 tysięcy złotych sprzedaży. Wiesz już, że pracuję na marży około 30%, więc zysk z tej sprzedaży wyniósł około 1500 zł. Więc sklep na Allegro, to jest to samo. Jeśli masz usługi, zadaj sobie pytanie, czy mógłbyś mieć najważniejsze rzeczy.
bardzo ważny element, o którym chciałbym, żebyś pamiętał. My jako klienci, kiedy skorzystamy z usług, nie zawsze patrzymy na ceny. Raczej patrzymy na przydatność, na poradę i mamy strefę otwartego portfela. Idziesz do fryzjera, idziesz do barbera, może coś kupię. Idę do mechanika, płyn do spryskiwaczy, olej na zapas, nie wiem, kołki do opon czy jakieś inne pierdolety. Jadę na myjnię, zrobiłem sobie jakiś autodetaling, pojechałem się umyć, okej, może sobie dokupię zapach w sprayu do swojego samochodu, może sobie kupię żarówkę, żeby mieć gdzieś tam przy okazji, tylko dajcie mi szansę, żebym po prostu mógł to zobaczyć i żeby ktoś mi polecił rzecz przydatną. Idźmy dalej, bo mamy drugi element, czyli dodanie usług do produktów. Jeżeli masz firmę handlową, czyli sprzedajesz produkty, tutaj mamy bardzo dobry przykład dużego sklepu, potentata, RTV Euro AGD. Wpisałem w wyszukiwarkę RTV Euro AGD usługi. Tutaj na tym slajdzie być może zbyt dobrze nie widzicie, ale już wam przeczytam. Co mogę zrobić? Mogę zapłacić im za transport. I znowu, po co mam szukać jakiegoś transportu, Uberów, nie Uberów, skoro mogą mi przywieźć ze sklepu i oczywiście tym transportem mogą trochę zagrać. Castorama, strefy dostaw, wnoszenie, rozpakowanie, montaż, podłączenie pralki, kuchenki, zmywarki. Uwaga, zabranie starego sprzętu jest ekstra. Raty to też jest usługa dołożona do produktu. Ubezpieczenie rat, ubezpieczenie produktów. Kto z was, kto kupował w elektromarkecie produkt, nie został zapytany, czy chciałby pan przedłużyć albo wykupić sobie do niego gwarancję? Dodatkowe pieniądze, dodatkowe źródło marży, tylko po prostu ktoś do tego otworzył buzię. Możliwość zamówienia sprzętu przez telefon, ok, specjalizowana obsługa firm, obsługa reklamacji. Więc mamy dodatkowe usługi. Przychodzę do sklepu komputerowego, znaczy nie wiem, jakie macie sklepy handlowe, ale jeśli to jest sklep spożywczy, to być może usługa dowiezienia tego, na przykład współpracujesz z Glovo, z Uberem, z jakimiś tam taryfiarzami, są osoby, którym się średnio chce zamawiać, być może udałoby ci się uruchomić takie dostawy wtedy, kiedy, nie wiem, miasto śpi, czy po południu, albo na telefon, albo mówi, że jeśli pani ma dużo, to proszę zostawić, my zamówimy i za 20 czy 30 zł to te rzeczy dowieziemy. Oczywiście, kiedy handlujesz produktami, to nie rozwiniesz być może aż tak swoich skrzydełek jak w tematach usługowych, ale tutaj bardzo bym ci zaproponował coś dodatkowego, czyli na przykład współpracę z innymi osobami, z innymi firmami, które zapłacą ci prowizję. O tym za moment. Teraz popatrzmy, w jaki sposób ja to realizuję. Moim produktem, który sprzedaję, produktami, czyli wyprodukowałem coś raz i to sobie funkcjonuje, to są rzeczy, na które możecie wejść u mnie na platformie vod.adamgrzesik, czyli mam kursy online'owe z pełną gwarancją satysfakcji. Wchodzisz sobie na platformę vod.adamgrzesik.pl i kupujesz kurs. Teoretycznie ludzie mówią, kurczę, kurs, no to chyba usługa. Nie, to jest po prostu produkt, tak jak książka. Zostało coś wyprodukowane, zostało wsadzone na platformę, tak, to zaraz dojdziemy do produktów wirtualnych. I teraz, jeśli ja sprzedaję produkty wirtualne, to osobie, która kupiła ten produkt wirtualny, mówię, czyli dokładam kolejną usługę i teraz mówię, słuchaj, jeśli będziesz chciał, to możesz wykupić konsultację. I teraz normalne konsultacje 6-godzinne kosztują 2,970. Kupiłeś sobie budżet lub szkołę biznesu za 970. W promocji odliczymy to od tej ceny i właśnie dokładam usługę. I teraz, moi drodzy, dzisiaj, jeśli ktoś potrzebuje mieć konsultację na żądanie, no to zapłaci, średnia stawka jest około 600 zł za godzinę. Ale jak ktoś kupuje u mnie pakiet, to on może być tańszy. Dlaczego? Dlatego, że wspólnie ustalamy godziny i te godziny mogę ustalić wtedy, kiedy mam luźniejszy po prostu grafik. Więc pokazuję wam, że dokładnie staram się to samo zrobić. Przychodzisz na szkolenie lub na konsultację, to jest usługa i mówię, a może dokupisz produkt online'owy. Kupujesz produkt online'owy, natychmiast otrzymujesz ofertę, a może kupisz sobie konsultację, nawet jest to
umieszczone na stronie Dziękuję. Napiszcie mi plusika na czacie, jeśli jest energia dobra, lub jakiś komentarz, jeśli macie jakieś pytania. Moi drodzy, no, też żebym wiedział, że żyjemy i że jesteście. Dzięki śliczne, Darku. Moi drodzy, więc masz to, co robisz dzisiaj i zadaj sobie pytanie, czy możesz połączyć produkty z usługami. Trzeci element, on nie będzie dla wszystkich, ale zadaj sobie pytanie, czy mógłbyś do tego dodać produkty wirtualne, czyli nagrywasz pewne rzeczy, nagrywasz poradniki i umieszczasz je na przykład na platformie. Kiedy wejdziecie sobie na moją platformę, którą tutaj wam wklejałem, vod.adamgrzesik, ja może jeszcze się w międzyczasie przeloguję na Face'a, a chyba tutaj nie mogę zrobić komentarza. No nie, niestety nie potrafię zrobić. Aha, tutaj kurde, bo się nie transmituje na Facebooku, dobry jestem. No, także zostajemy tu w nagraniu. Kiedy wejdziecie na platformę vod.adamgrzesik i chcielibyście sobie kupić taką platformę, na którą umieścicie właśnie produkty wirtualne, to może być PDF, to może być jakieś wideo, to na samym dole, jak zjedziecie, tam jest platforma napędza WP Idea. Jak klikniecie sobie, to okaże się, że taka platforma kosztuje niecałe 1500 zł. Myślę, że to nieduże pieniądze za gotowca, którego możesz mieć podłączonego pod system mailingowy, pod system do fakturowania, pod system płatności. Wszystko się dzieje w sposób automatyczny, wtedy, kiedy jesteś na przykład na takim webinarze, ludzie sobie kupują jakieś dodatkowe u ciebie rzeczy. I teraz, jeśli mówimy o produktach wirtualnych, to mam takiego bardzo fajnego klienta, którego wam bardzo polecam. Właśnie biorę udział w programie, tak jak widzicie w lewym górnym rogu, Poranne Mobility 21 dni, Szymon i Kaśka. I to jest bardzo ciekawa rzecz, dlatego że są to... Szymon jest trenerem personalnym, czyli świadczy usługi, ale to tak jak każdy, tak? Czy to będzie hydraulik, elektryk, mechanik samochodowy i tak dalej. Świadczy usługi, więc pracuje na co dzień z klientem. Świadcząc usługi postanowili, mieli taką misję, powiedzieli, chyba ponagrywamy trochę filmików wideo i za 0 zł, całkowicie za darmo, zaczęli nagrywać filmy, które możecie znaleźć na Facebooku, na YouTubie, kiedy sobie wpiszecie gym break, tak? Obowiązkowa przerwa gimnastyczna. Kiedy się ze mną spotkali, zacząłem ich konsultować, zacząłem ich przekonywać do tego, żeby zrobili platformę. Uwaga, im w głowie się nie mieściło, że mogą filmy, które mają za darmo, umieścić na platformie i mogą je sprzedawać. Mówią, to jest, nikt nam tego za to nie zapłaci. Mówię, nie zgodzę się z wami, ja wam za to zapłacę. Ale jak? Jeśli nie będę musiał szukać, czyli nie będę przeglądał internetu, nie będę się narażał na jakieś dodatkowe rzeczy, na to, że znajdę coś złego i tak dalej, tylko wy mi zrobicie program, połączysz te filmiki, wejdę się, zaloguję i zobaczę, Grzesik, dzisiaj rozgrzewka, jeden mały trening i rozciąganie, jutro rozgrzewka, dwa mniejsze treningi i rozciąganie, to ja ci za to zapłacę. No i zrobili pierwsze swoje, to się nazywa u nich program Top 28 dni, czterotygodniowy, bardzo wam polecam, rewelacyjny. No i to wypaliło. Jak zaczęli od tego jednego programu, no to dzisiaj już mają, jak sobie do nich wejdziecie, też mam tutaj wkleję, żebyście mieli na czacie. VOD Gym Break. A co tam, polecam klientów, ci są naprawdę wspaniali. Bardzo fajnie sobie pracują, mają bardzo treściwe rzeczy. Dzisiaj z tego żyją. I teraz są osoby, które zawodowo świadczą usługi, jeżdżą na jakieś eventy i tak dalej, przy okazji stworzyli sobie platformę. Więc oczywiście to nie będzie dla wszystkich, ale w większości przypadków. Przekonałem do tego mechanika samochodowego, który sprzedaje taką platformę. Przekonałem do tego biuro podróży, który uczy technicznie jeździć, żeby nagrali kilka filmików instruktażowych z tego, jak sobie tam się jeździ na motocyklu i żeby zaczęli to sprzedawać. Przekonałem również elektryka do tego, żeby nagrał kilka prostych rzeczy, jak sobie zrobić proste prace domowe. To nie muszą być kosmiczne pieniądze, to może być coś, co kosztuje taki poradnik, wideoporadnik, który kosztuje kilkanaście, kilkadziesiąt złotych. Ale warto rozważyć, czy w twojej branży mógłbyś również zaoferować produkty wirtualne.
Idźmy dalej, moi drodzy. Jeśli nie masz swoich produktów lub nie specjalizujesz się w czymś, to możesz przejść na afiliację, czyli zarabiasz za polecenia. To jest moja faktura, tutaj tylko nabywcę sobie wykreśliłem, ale usługa pośrednictwa sprzedaży za to, że ja nie robię pewnych rzeczy, natomiast przychodzą do mnie klienci, którzy mówią, a czy wiesz, kto to robi? Mówię, ok, to ja polecę, zaopiekuję się tą, oczywiście muszę trochę popracować, żeby pewne rzeczy skonsultować. Ja również wystawiam prowizję. W moim przypadku w skali roku jest tego około 100 tysięcy złotych, więc jak człowiek podzieli się sobie na miesiąc, no to tak naprawdę mam na mega solidną pensję. Ale kiedy o tym pomyślałem, jakieś 5 lat temu wynosiło to 0 złotych. Darek się pyta, czy przy okazji schudłeś. To znaczy wyszczuplałem, mam bardziej wysportowaną sylwetkę, a na wadze jest więcej. O, ale podobno mówi się, że uroda musi ważyć. Także tak odpowiem Darku, bo to jest pytanie na czacie, czy ostatnio schudłeś. Więc moi drodzy, pomyślcie nie w tematach współpracy na zasadzie tam się będziemy tylko i wyłącznie polecać, tylko zadaj sobie pytanie, na przykład, nie wiem, jesteś lekarzem, czy możesz polecić fizjoterapeutę? Jesteś fizjoterapeutą, czy możesz polecić lekarza? Tu nie chodzi o jakieś 30-40%. Pracujcie na niskich prowizjach, tak żeby klient to przeżył, bo klient i tak musi za to zapłacić. Na poziomie 5-10% przez dłuższy okres czasu. Ale zadaj sobie pytanie, a może sam świat ci jakoś da jakąś taką okazję, czy mógłbyś z kimś zacząć powspółpracowywać? Najlepiej z osobą, która ma podobnych klientów do ciebie, tylko ty zajmujesz się jakąś jedną rzeczą, a ktoś inny się zajmuje czymś innym. Nie wiem, masz właśnie warsztat samochodowy i polecasz kogoś, kto ma autodetailing. Masz firmę, która buduje domy i polecasz parkeciarza albo polecasz malarza. Jakby macie taką założoną spółdzielnię, każdy ma swoją działalność, ale ludzie się pytają, czy ma pan kogoś znajomego. Tak, mam kogoś znajomego. Wtedy też skłonność do negocjacji cenowych nie jest zbyt duża i wtedy się możecie się wspólnie polecać. Ale zastanowiłbym się, czy mógłbym żyć z afiliacji, czyli z prowizji. Przy okazji, jeśli już żyjesz z prowizji, to co stoi na przeszkodzie, żebyś zrobił sobie listę, to co robimy na budżecie, twoich dostawców, popatrzyłbyś, za ile kupujesz w trakcie roku, i troszeczkę mógłbyś z nimi ponegocjować i powiedzieć, słuchajcie, ile możecie mi wypłacić, jeśli wygeneruję pewien wyższy poziom obrotów niż w tamtym roku. Czyli pomóżcie mi się rozwijać i co możecie mi zapłacić. To się nazywa bonus retrospektywny. Ja dodam, że często można wytargować nawet do 20% ekstra na produktach od swoich dostawców w różnych rzeczach. Gratisowe produkty, wyposażenie. No tak jak jeśli ktoś, nie wiem, i chodzicie po restauracjach, no to wyposażenie, czyli lodówki, stoły, krzesła bardzo często są właśnie sponsorowane od ich dostawców, a my rzadko o tym myślimy. No i po prostu najczęściej klienci żyją tylko z marży, czyli z różnicy między ceną zakupu a sprzedaży. Grzegorz pisze, my tak zrobiliśmy, my tylko projektujemy branża wodno-kanalizacyjna, nie wykonujemy, bo nie mamy sprzętu, koparek, ale współpracujemy z wykonawcą i ma nam odpalać 5% za polecenia. Brawo, dokładnie tak. Ktoś prowadzi biuro księgowe i na przykład poleca biuro kadrowe, kadrowo-płacowe. No, księgowość i kadry są bardzo często razem, ale inspektora BHP, doradcę podatkowego, prawnika, tematy związane z ubezpieczeniami. Zobaczcie, przecież firma księgowa po prostu może czytać we wszystkich tematach dostawczych, czyli jeśli bierzesz jakikolwiek leasing, ona wie, ile zapłaciłeś, na jakiej marży pracujesz, ma umowę leasingową i może zaproponować ci kontrofertę. Masz ubezpieczenie, również zanoszę w zębach do księgowej, czemu nam nikogoś nie zaproponuje ze swoich znajomych? No właśnie, nisko wiszące owoce. Dobrze, moi drodzy, do brzegu. Wiemy już o tym, że warto łączyć produkty z usługami, wiemy już, że warto mieć produkty wirtualne. Wiemy, że warto zająć się prowizją od poleceń, ale również prowizją, bonusami retrospektywnymi od naszych dostawców. Cały czas robisz te same rzeczy,
cały czas pilnujemy się tego, tu gdzie mamy skalowanie, proszę, że zwiększasz przychód i zyski, nie zwiększając swoich kosztów miesięcznych. Cały czas kombinujesz, na czym możesz zarobić. Następny element to jest popatrzenie na ofertę handlową. To, co tutaj widzicie, poza tymi cyframi, które tutaj są, to są produkty, od których zacząłem prowadzić działalność. Czyli 10 lat temu, tak, 10 lat temu, w listopadzie będzie 10 rok, mieliśmy konsultację kosmetyczną, pielęgnację twarzy w postaci oczyszczania kwasów, jakiejś tam regeneracji, no i mieliśmy manikir, pedikir i pielęgnację okolic oczu. To były rzeczy, od których zaczął się gabinet kosmetyczny. W trakcie prowadzenia tego biznesu i prawdopodobnie podobne rzeczy się wydarzyły u was, rozmawiając z klientami, oliwiąc kontakty przy kubku z kawą, diagnozując tych klientów, zadając sobie bardzo ważne pytanie. Jak moi klienci się rozwijają i czego potrzebują do wygody i do rozwoju? Jak moi klienci się rozwijają, czego potrzebują do rozwoju i do wygody i z czym mają problemy? Biorąc pod uwagę to, wprowadziliśmy depilację laserową. Następnie wprowadziliśmy kilka urządzeń, które pomogły modelować sylwetkę, czyli wyszczuplają, redukują celulit, ujędrniają i wprowadziliśmy produkty, też maszyny i urządzenia, zabiegi, które odmładzają i sprawiają, że podnosi się owal twarzy. Moi drodzy, miesiąc maj. Pierwotna oferta, czyli te rzeczy bez numerków, to od czego zaczęliśmy działalność gospodarczą. Obrót 57 tysięcy złotych. Teraz zwiększając skalę, to są dalej te same gabinety, to są ci sami pracownicy, tylko doszły, no tutaj troszeczkę kosztowało, doszły nowe urządzenia, nowa oferta. Według oczywiście schematu, którego uczę na szkole biznesu, jeśli chodzi o wprowadzenie. Więc zwróćcie uwagę, 23 i 22 to jest 45 i 53 to jest 98 tysięcy. Tak naprawdę 2/3 obrotu jest wykonane dzięki skali, czyli mamy pewne zasoby. Ktoś ma tira i nie zatrudnia jednego kierowcy, żeby on jeździł tirem, tylko zatrudnia dwóch lub trzech. To jest tak, jak przylatuje samolot, który kosztuje kosmiczne pieniądze na lotnisko, piloci zabierają swoje zabawki, wychodzą, idą do hotelu się przespać, a wchodzi inna, druga załoga i tam samym urządzeniem zaczyna sobie pracować. To, co tutaj warto byłoby zrobić, to przejrzałbym swoją ofertę i zadałbym sobie pytanie, czego moi klienci potrzebują. Podałem wam przykład oferty handlowej w salonie kosmetycznym. Ale moi drodzy, ostatnio konsultowałem właściciela trzech stacji czy czterech stacji przeglądów, diagnostyka samochodowa i mieli swój warsztat. Zaczął temat od zarządzania pracownikami podczas konsultacji. Ja mówię, wie pan co, ale wydaje mi się, że, no i tutaj rzuciłem cyfrę, jakie macie tam obroty na tych stacjach diagnostycznych i że macie powiedzmy 20 tysięcy z tej stacji. On mówi, no tak. No to mówię, może lepiej sprzedać tam ten biznes albo wynająć komuś naprawę i może lepiej zacząć skalować, czyli tworzyć pozostałe stacje diagnostyczne. Mówi, no kurde, właściwie zaczęliśmy od normalnej mechaniki, a później poszliśmy w diagnostykę. No dzięki, że pan o tym powiedział, porozmawiajmy w temacie budżetowym. Żabka to jest nic innego jak sklep otwarty długo, tak? Czyli świątek, piątek i od tam 6 do 23. Ale zobaczyli, że ludzie idąc do pracy potrzebują rano zjeść śniadanie i wziąć na przykład na drogę kawę. Wprowadzili kawę, wprowadzili hot dogi, wprowadzili dania gotowe, czyli jedzenie, które od razu można sobie przy okazji kupić, impulsy. Kiedyś była centrala paliw napędowych CPN. Podjeżdżałeś i tankowałeś. Później mogłeś kupić tam olej. Później mogłeś sobie kupić Coca-Cola i piwo. Dzisiaj, wiecie, każdy, kto zbiera punkty na BP czy na Orlenie, jeździsz na hot dogi i na świeżo parzoną kawę. A więc trzymanie tutaj na nadgarstku klienta dwóch palcy i sprawdzanie pulsu rynku, czego oni potrzebują, czy coś mogę do tego dołożyć, jest kluczowe, żeby rozwijać twoją firmę. I teraz bardzo ważna informacja.
Jeśli na swoim terenie masz konkurencję i ona cię wyprzedzi, to raczej będzie pozamiatane. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ jestem przekonany, że większość z was, którzy mnie oglądacie teraz, miało w głowie pomysł, żeby coś wprowadzić. Więc spotkajmy się na szkole biznesu, ja ci wytłumaczę, jak się wprowadza produkty i je po prostu wprowadź. Idziemy do punktu ostatniego, bo już nawijam do was prawie 40 minut. Teraz przechodzimy troszeczkę dalej. Tutaj Grzegorz pisze w międzyczasie, czyli skalowanie to nie tylko dodatkowe usługi, towary, ale otwieranie innych oddziałów w innych miastach. To również tak i większość ludzi myśli o tej skali, ale i zaraz o tym porozmawiamy. Następną rzeczą, na którą bym zwrócił uwagę, to policzyłbym sobie zysk ze stanowiska. Jeśli mamy handlowca lub sprzedawcę w swoim sklepie, no to sprawdzamy, jaką on wykonał marżę, jaka przeszła marża przez to stanowisko. Odejmujemy od tego koszty całkowite pracownika, no i ewentualnie zużycie jakichś tam materiałów. Czasem zysk ze stanowiska może wynieść 2000, a czasem może wynieść 20 tysięcy złotych. I tutaj zadałbym sobie pytanie przede wszystkim, ile zarabiam na tym jednym stanowisku? Czyli jeśli mam sklep, to ile zarabiam na każdym ze sprzedawcy? Czyli biorę marżę miesięczną, dzielę przez ilość pracowników i wiem, ile zarobiłem, nie licząc kosztów administracyjnych, czynszów i tak dalej. Jeśli mam firmę usługową, salon kosmetyczny, biorę sobie obrót na usługach, odejmuję od tego około 15 do 20% zużycia materiałów, odejmuję sobie od tego całkowity koszt wynagrodzenia pracownika i widzę, ile mi zostało z tego pracownika. Oczywiście z tych pieniędzy będę musiał utrzymać całą resztę, więc zadałbym sobie kilka pytań. Pierwsze pytanie brzmi, ile zarabiam na tym jednym pracowniku, oczywiście organizując mu pracę i tak dalej. Druga rzecz, jak wygląda potencjał miejsca, czyli przez ile godzin, jak dobrze możesz zagospodarować to miejsce. Już tłumaczę, o co chodzi. Jak sobie wejdziecie do Żabki, każdy z nas był w Żabce, każdy z was był w Biedronce, w Lidlu, w Kauflandzie, to te sklepy mają, biorąc pod uwagę gabaryty budynku, olbrzymie hale sprzedażowe, to jest ten potencjał miejsca sprzedażowego i mikroskopijne magazyny. Właściwie nie ma magazynów, tylko są tak zwane doki przyjęciowe, czyli przyjeżdża 2-3 transporty dziennie na paletach, paleta od razu wjeżdża na sklep i jest rozpakowywana. Nie magazynują, czyli chcą dobrze wykorzystać miejsce, zoptymalizować to miejsce. I teraz to, co my powinniśmy zrobić w naszej firmie, to zadałbym sobie pytanie, czy mamy dobrze właśnie wydzielone te metry kwadratowe, czy mamy dobrze zrobione biurka, czy dobrze mamy stanowiska. I drugie pytanie, czyli nie wiem, ja mam na przykład 8 gabinetów w salonie kosmetycznym, więc zadaję sobie pytanie, czy tyle w ogóle potrzebuję. I drugie pytanie, jak one są wykorzystane, czy na tym rynku, na którym jestem, wystarczy mi klientów, żeby i pracowników oczywiście, żeby tych klientów obsłużyć. Czyli jeszcze raz, to jest analogia do tira. Nie kupuję tira, bo mam kierowcę, tylko muszę mieć 2 lub 3 kierowców i teraz kupuję im tira. Chodzi o to, żeby oni non-stop, jak najdłużej, żeby mogli jeździć. Więc zadałbym sobie pytanie, czy swoją firmę, to miejsce, w którym pracujesz, wykorzystujesz w całości jego potencjał? Czy mógłbyś wydłużyć godziny pracy, bo być jeśli rzeczywiście klienci tak chcą kupować, bo nie wszyscy chcą przykupować po nocach, nie? Były takie sklepy, które były otwarte całą dobę i czy dobrze wykorzystujesz ten potencjał miejsca? Drugie pytanie, na które sobie trzeba odpowiedzieć, jak wygląda potencjał rynku? Bo ja mogę ściągnąć do Opola 20 tirów Coca-Coli w zajebistej, za przeproszeniem, cenie, tylko pytanie, czy rynek jest to w stanie wchłonąć, więc na pewno trzeba dobrze zrobić sobie analizę rynku. Tutaj odsyłam was na mojego bloga, tam mam taki przykład, jak zrobić analizę rynku. Jeśli ktoś z was ma szkołę biznesu, chociażby w wersji online'owej, to tam też jest, jak policzyć sobie potencjał rynku. Czyli dobrze jest, żebyś wiedział, ile ten rynek jest twój wart i ile ty dzisiaj stanowisz w obrocie. Czy możesz się jeszcze rozwijać, czy już
no, chociażbyś stanął na rzęsach, to już nie zwiększysz tego potencjału rynku. No i ostatnie pytanie, tutaj to jest to, co Grzesiek tutaj zahaczył. Jak wygląda potencjał oddziałów? Czy jak szybko możesz skalować firmę poprzez franczyzę lub placówki partnerskie lub jako twoje oddziały? Jak szybko możesz otwierać Orleny, Dino, Polomarkety, Żabki i tak dalej, i tak dalej. Więc jak sobie o tym popatrzymy i zwrócimy na to uwagę, to zwróćcie uwagę, teraz zejdźmy sobie głębiej, zysk ze stanowiska. Patrzymy na to, jakie stanowisko ma obrót tutaj, odejmujemy od tego koszty zmienne, czyli marże. Gdyby to była moja kosmetyczka, to ma obrotu 15 tysięcy, koszty zmienne zużycia materiałów, kremików, podkładów i tak dalej, sterylizacji, to będzie około 3000 zł. Koszty wynagrodzenia brutto, brutto, 7 koła, więc patrzę sobie na to, o tutaj źle nawet policzyłem chyba, no tak, źle policzyłem, 15 tysięcy złotych przychód minus koszty zmienne to mamy 12, minus koszty pracy 7, więc zostaje zysk ze stanowiska na poziomie na przykład 5 tysięcy złotych. Jeśli masz firmę handlową, obliczasz sobie marżę, czyli to jest przychód ze sprzedaży minus koszty zmienne, czyli koszty sprzedanego towaru, odejmujesz od tego koszty pracy i widzisz, ile zarobiłeś na danym pracowniku. I teraz, jeśli sobie na to popatrzymy, to tu jest taki przykład. Mam 5 stanowisk, czyli w jednym budynku, czy w jednym miejscu przygotowałem sobie 5 stanowisk lub mam więcej stanowisk, ale zatrudniam tylko 5 osób i 5 osób wykorzystuję. I teraz 5 osób razy ta dyszka daje mi 50 tysięcy złotych, powiedzmy, czyli mamy zysk ze z pracowników, czyli przychód minus koszty zmienne minus pensje daje powiedzmy 50 tysięcy złotych. Do tego mamy koszty stałe, czyli czynsze, media, księgowość, marketing, dojazdy, jakieś tam dodatkowe opłaty, opakowania, sprzątania, telefony, internet i tak dalej, 25 powiedzmy koła. Inwestycje 5 tysięcy złotych, czyli to są te koszty stałe. 50 to już dobrze policzyłem, minus 25, minus 5. Mamy EBIT przed opodatkowaniem na poziomie 20 tysięcy złotych. I teraz zwiększanie skali wewnątrz twojej firmy mówi o tym, że masz taki system zarządzania pracownikami, rekrutowania ich i wprowadzania, że wiesz, ile zarobisz na jednym pracowniku. Czyli jeśli mam 5 kosmetyczek i z każdej z nich mam dyszkę na utrzymanie całej reszty, to wprowadzając 6 i 7 na tą samą powierzchnię, tylko reorganizując lepiej pracę, mogę zeskalować stanowisko. Ludzie pracują normalnie, ale korzystając z mojego potencjału miejsca, z tego, że się rozwijam, czyli skalowanie poprzez pracowników swoich, zaczynam zwiększać zyski. Tak? Z 50 tysięcy doszedłem do 70, bo mamy 7 osób, natomiast koszty stałe dalej zostały. Dzięki temu udało się zwiększyć u siebie zyski. Następny element, na który warto zwrócić uwagę, poza liczbą pracowników, to zastanowiłbym się, jaki masz u siebie potencjał miejsca. Jeśli to jest firma usługowa, bo tu jest przykład akurat firmy usługowej, sprawdzam sobie, przez ile czasu możesz pracować. W moim przypadku mam 8 gabinetów i te 8 gabinetów może pracować w miesiącu, jest otwarte, gdyby na maksa było obłożone, może pracować 1500 godzin, czyli od 9 do 19 mam otwarty salon, to jest 10 godzin razy 20 dni, no to mamy około 1500-1600 godzin, jakiś tam współczynnik, no bo czasem trzeba posprzątać, więc możliwy czas pracy, za który zapłacą klienci, wynosi 1500, a aktualny czas pracy, czyli obłożenie, tak jak tutaj jest, jest 1100. I teraz trzeba sobie zadać pytanie, czy pracownicy mają luz, wtedy trzeba by przeorganizować pracę i zamiast 100 godzin czy 120, za które klienci płacą, podnosimy i płacą nam za 150, czyli
lepiej zarządzamy pracownikami, czy nasi pracownicy już doszli do szklanego sufitu, już lepiej nie będą pracować, tylko mówimy, dobra, dołożymy dwa etaty. Ja właśnie w ten sposób poszedłem. U mnie z etatu mogę wyciągnąć około 15 tysięcy złotych po roku pracy, jak człowiek pracuje, więc mówię, ok, wszystkie koszty zostają, ale dotrudnijmy osoby, lepiej zorganizujmy pracę, te koszty i tak zostaną, tylko dotrudnijmy nowe osoby, czyli do tego, co masz, do ilości samochodów, do miejsca, do twojej firmy, zwiększasz ilość pracowników, ale tutaj cały czas trzeba będzie zwracać uwagę na to, jak nimi zarządzać. I to jest teraz odpowiedź na pytanie, o które pytał Grzegorz. Właściwie dochodzimy do końca, czyli do zwiększania ilości miejsc. Kiedy jest sens zwiększać ilości miejsc? Na to pytanie zaraz wam odpowiem, ale o co chodzi z oddziałami albo z akwizycjami, czyli z zakupem pozostałych oddziałów? Jeżeli dane miejsce jest w stanie wypracować nam marżę, czyli no bez budżetu, jak powiedziałem, nie ma sensu prowadzić firmy, więc zawsze musimy operować marżą. Marża to jest różnica między ceną sprzedaży minus kosztem tej sprzedaży, no i dzielona przez cenę sprzedaży, czyli w danym miejscu jakiś oddział, nie wiem, kiosk ruchu, punkt z telefonami, malutka restauracja jakaś, stacja paliw, zarabia 80 tysięcy złotych, czyli przychody minus koszty zmienne i minus koszty pracowników, którzy pracują, więc dołożmy sobie ci, którzy wytwarzają te usługi. Czyli generalnie na tym miejscu ten zysk przed poniesieniem kosztów administracyjnych, kosztów zarządu, czyli twojej pensji, ZUS-ów, marketingu, księgowości, maszyn czy urządzeń, logistyki, marketingu i tak dalej, wynosi 80 koła. Do tego koszty administracyjne, czyli te zarządzania, tym właśnie te czynsze, media wynoszą dychę, no i wynagrodzenia dla zarządu, na marketing, księgowość i tak dalej, 5 dych, to miejsce zarabia na sobie 20 tysięcy złotych. I teraz kiedy się to skaluje? Wtedy, kiedy dokładamy dodatkowe miejsce, nie wiem, sklep, hurtownię jakąś mniejszą i tak dalej, i wiemy, że to miejsce, to jest taki przykład Orlenów, Żabek, Biedronek, generuje nam 80 tysięcy złotych zysku na utrzymanie tego miejsca, czyli tam czynsze, energia, jakieś remonty, naprawy, wydamy dychę, a pozostałe rzeczy, które i tak byśmy musieli przeznaczyć, czyli nasz zarząd, rada nadzorcza, reklamy, marketing, księgowości, jesteśmy w stanie połączyć. I teraz zwróćcie uwagę, pojedyncza firma dawała 20 tysięcy złotych, no bo ta bezwładność, biura, wygoda i osoby, które tym zarządzają, dużo zjadały, ale kiedy zwiększamy skalę, otwieramy kolejny punkt, kolejną część, no to możemy zarobić zdecydowanie więcej. I kolejną część, i kolejną, i kolejną część. Oczywiście to nie wygląda tak prosto. Trzeba zrobić budżety, wtedy sobie siadamy i tworzymy to na różnych arkuszach i sprawdzamy podczas konsultacji skalowanie tego biznesu, ale wtedy to ma sens. I wtedy albo sam otwierasz, czyli pożyczasz pieniądze i sprawdzasz, jak szybko na tym zarobisz, bo konsolidujesz te rzeczy wspólne, albo idziesz we franszyzę, albo zaczynasz coś kupować, tak? Czyli załóżmy, mam salon kosmetyczny, no może zły przykład tutaj, ale gdybym miał taki układ, że właśnie zarząd, marketing, księgowość, prawnik, strona, wspólne maszyny kosztują ileś, otwieram drugi oddział albo kupuję drugi oddział i jeśli on ma podobne rzeczy, to kasuję. Mówię o tym dlatego, że przez wiele lat byłem dyrektorem generalnym w firmach handlowych, czyli w dystrybucji spożywczej, w firmie Tradis, dzisiaj się nazywa Eurocash, ta firma, i tam właśnie w ten sposób kupowaliśmy, czyli kupowaliśmy hurtownię, no i niestety księgowa na tej hurtowni, część kierowców, część rzeczy serwisowych była zwalniana, ponieważ trzeba było te rzeczy skonsolidować. Te wszystkie oszczędności są na optymalizacji tych kosztów stałych. Moi drodzy, kiedy jest warto skalować? No, przede wszystkim odsyłam was na mojego bloga, tam jest bardzo dobry artykuł, krótki, 4 etapy rozwoju każdej firmy. Na etapie trzecim, kiedy twoja firma dynamicznie się rozwija, musisz mieć opanowane procesy, procedury, listy kontrolne.
I żeby móc skalować firmę, musisz zapewnić powtarzalność. Zwróć uwagę, że kawa, hamburger, hot dog na każdym Orlenie smakuje tak samo. W McDonaldzie, w każdym McDonaldzie jedzenie kosztuje tak samo, więc mają powtarzalność. Każda Castorama wygląda identycznie, ale Leroy Merlin już nie. Więc to są te elementy, które są niezbędne. Dobre zarządzanie procesami i posiadanie kilku osób, które będą potrafiły zwiększać tą skalę. To jest duży projekt i duże wyzwanie. Kończę tym jakby na tym etapie nagranie, bo pozwoliłem sobie nagrywać, transmisja niestety nie poszła na fejsie, więc jeśli ktoś to oglądał, skorzystaj z konsultacji, wejdź na platformę VOD i wybierz sobie któryś z produktów. Ja osobiście polecam, od czego zacząć? Od budżetu firmowego, od zwycięskiego zespołu, czyli jak zarządzać pracownikami, i od szkoły biznesów, jak sobie ten biznes poukładać. Wyłączam nagranie.